Witam wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku naszych przygód w Battle Brothers. Tak więc dzisiaj będziemy się męczyć z zielonoskórymi. Niestety dużo szamanów, dużo dziadostwa. I jeszcze nierówny teren. Oh my god. Na szczęście jesteśmy na podwyższeniu, ale to i tak wolałbym równy teren. No, dość agresywnie idą do przodu. I przynajmniej nie ma wilków, to mnie pociesza. No, ale też będą nas obłazić z każdej strony. Ty na razie złajtuj. Idziemy do przodu. Tu byśmy... Właśnie tak, możemy go sobie przyblokować. Pięknie. Powinien być w miarę czysty strzał. I tu też powinien być w miarę czysty strzał. Odsuń się trochę. No tu musimy się po prostu wybić. I szeregi. I tu zaryzykuję taki rajd po flance. Tej pozycji. I spróbujmy jeszcze raz. Niestety oni mają wszyscy ruch przed nami. No i też takich ataków będzie pewno ze 3 na to miasto. Ale pizdnął z tych. Pozwolę sobie na użycie pieseła.
tu nie bardzo możemy cokolwiek zrobić. Przesuń się. Pięknie. Leży. No, nawet dostał. Tu się chyba średnio jest po co pchać. Problemy aż tutaj wobec tego. I przyblokujmy szamana. No już połowa ich mniej, więc to jest sukces. No może słowa przesadzam, ale trochę mniej. Do dziury nas wrzucił. Będziemy próbować tego szamana ściągnąć, ale nie tak prosto. Też puszczę psa. Tam jest jeden, to nie problem. Dobra. Ach, poszło w pizdu. Czy oni się cofają? Nie, oni się tak przegrupowują trochę. Spróbuj go załatwić. W sumie to chyba wolę tego tutaj na pewniaka ściągnąć. Taki pewniak się spudłowaliśmy. O kurde, ale nas tam dziabnął. Przeżył to jeszcze. Thank you.
No, tutaj ich teraz masakrujemy praktycznie. Pomogło. Tam nie ma sensu. W sumie tu idzie, żeby ich przyblokować więcej. Puszczę psa, żeby go załatwił. Tu jeszcze sobie nawet nie wiedziałem. To się tam gdzieś w jakiejś dziurze schował parch. Znaczy psa poszczyliśmy. Dobra, bitwa wygrana. Łupy uzbierane. Pytanie, co teraz przylezie? Kolejni rajdersi. Znaczy to samo. Tu chyba sobie pozwolę na podmiankę. Chyba, że spróbuję jeszcze silniejszej wersji z silniejszym ostrzałem. Zobaczymy, jak to się sprawdzi. Poczekajmy trochę, żeby zejść na równą przestrzeń. O, tu powinno być bardziej równo. Znów nie jest. To jest jak armata. Musi trafić. Próbujcie. No, są w stanie przeżyć trafienie z armaty. Hmm.
Chyba pójdę ich po prostu zblokować. Samo tu. Teraz trzeba przetrzymać, bo teraz wszystko nas będzie napieprzać. Mam ciągle dylemat, co użyć na bazę ich. Czy więcej łuczników, czy więcej ciężkiej piechoty jednak. Strzał jest dobry i w ogóle, no ale drugi jak już się zbliżymy w kupę, no to jednak to nie do końca to. Bo sami sobie będziemy wtedy przeszkadzać w strzelaniu. Dlatego próbowaliśmy skończyć, jak trafimy, oczywiście nie trafimy. Tam sobie próbują. Karl, ja myślałem, że tutaj będziesz te gobliny na ciosa rozkładał. A to tak nie idzie. Trzeba się wpychać tu naprzód. Długonosy szef goblinów. Ten tu się do tyłu wpiździł, to zaraz dostanie.
sumie puszczujmy psem. Hej, kolega, żeś postrzelił. Trochę ci nie wyszło. No ale tu już powoli do przodu. Sobie też pozwolę tank zrobić. No, się nie wycofują. Psa chyba stracimy, ale to do przyjęcia. Spróbujmy podejść. Nie wiem, teoretycznie nie powinniśmy postrzelić psa, ale to no, ładnie dostał. Dziękuję nam celności, może ci są niby dobrzy. Nie wiem, odpuść sobie, bo kolegę postrzelisz. Pudło. Tego się nie spodziewałem. Szkoda, ucieknie nam oficer. Takich to zawsze lubię łapać. Chyba, że go pies dorwie. Zobaczymy.
A może padnie z wykrwawienia. Ile to gie ma życia? Dobra, pies go powinien przyblokować, prawda? Sprawia, że nie możemy do niego strzelać. Bo jestem ciekaw, jaka jest ta włócznia. Być może bym ją dał naszemu lekko zbrojnemu łucznikowi, bo goblińskie włócznie są dużo lżejsze. On i tak ich rzadko używa. To tak byłaby dodatkowa broń. Oż kurde, tego się nie spodziewałem. Bardzo mądrze to rozegrał. Czyli żeśmy go nie dorwali. Zdarza się i tak. Okej, czyli to dwie były bandy. Nie najgorzej. Myślałem, że będą trzy. Patrząc, ile kasy nam zaproponowano. Gdzie byśmy teraz poleźli? Chyba tu. Tam powinny być dość dobre ceny. Nigdy naszych nie awansował. Trochę zbiednieliśmy, no ale naprawdę jesteśmy już nieźle wyposażeni w tej chwili. Dobra, bądźmy mili. Stać nas na to. Na pewno chcemy to. Się odkuwamy powoli finansowo. Co ja chciałem zrobić? A, to naprawić. I chyba czas zacząć czyścić, żeby zrobić te cztery lokacje, tak żeby się załapać jeszcze na kolejne zadanie, w sensie wygrać, no, jak to nazwać, inwazję. Czyli musimy cztery takie gniazda rozwalić. Co nie będzie przyjemne.
Dobra, na początek spróbujemy ich po prostu stąd wysiudać ostrzałem trochę. Może się skusić na niego. Na razie to nas tutaj w ten sposób chcecie gnębić. Może być dobrze, żeby się udało przez płotek do tego cholernego szamana postrzelać. Dobra, odpuszczę turę, żeby podejść troszkę bliżej. No, trafisz? Nie, nie bardzo. Właśnie to jest problem z goblinami, że są zręczne. Nie bardzo chcę na razie blokować sobie ostrzał, czyli zostawię sobie na razie troszkę z tyłu ludzi. Możesz go sobie tu przyblokować. I spróbujmy. Ja, pudło. Dobra, ryzykuję. Czyli ryzykuję głównie strzał własnych pleców, tak naprawdę. Thank you.
co to było. Elegancko. Nie dopcha się tam. No, trochę po strachu żeśmy tu zrobili. Nie powiem. Czy próbować to już teraz. No, czym, że go skasujemy. Kurde, że z takiego blisko oni budują. Frustrujące. Niestety musimy jeszcze 3 takie obozy zrobić. Ja się mnie za nimi bawił. Dobra, pies tu robi swoje. Swoich postrzelić, po prostu iść do przodu.
No ale przynajmniej 100% skuteczność tym razem. Prawda, mniej mi zależało, bo nie mieliśmy nikogo ciekawego do ubicia, no ale sam fakt, żeśmy ich pięknie wytępili. No i nawet sporo łupów ciekawych. Idziemy w głąb. Tam jeszcze są większe bazy. Może przenocujmy? Chociaż nie, to jest... Jeszcze jest baza orków. To jest łatwa do zrobienia. Ale skupmy się na tych goblinach. Orki z tym możemy później zrobić. Te bazy się wydają groźne, naprawdę groźne. To może nie być przyjemne. Dajmy tu podmiankę, żeby kolega troszkę wypoczął. Reszta jest w dobrym stanie. Tu już będzie grubo. Próbuj go tu ściągnąć z przycelowaniem. Ładnie, nie padł, ale już coś poprawiło się. Dobra, lecisz tu. Lecisz tu. No niestety, panowie rzucający będą, znaczy rzucający zaklęcia, będą problemem. Tu nic nie zdziałamy przez to cholerne drzewo. Tu powinno być ok z tego punktu. Powinno, ale nie jest. Już nas struł. Trudno.
tego goblińskiego lorda trzeba uważać. Naprawdę zacny zasięg. Dobra, spróbujemy przez dwóch, tak żeby tego szamana też pięknie. I wchodzisz w głąb. Pięknie, to będziesz tu ich już podgryzał. De facto będziemy strzelać gdzieś w drugą linię, bo tak, bo chociaż tu może trafimy jego takim strzelaniem, to my sobie możemy. Spróbujemy też od tej strony ich łoić. Czułem, że będzie ładny, czysty strzał. Pięknie. Czyli chociaż problem z szamanami się na razie rozwiązał. To ledwo tam idziesz z tą trucizną, niestety. Dobra, to będziesz przez dwóch bił, tutaj największe chyba straty zdołasz zrobić. Okej. Jakkolwiek są upierdliwi, to jednak tylko gobliny. No, siatki mogą być problematyczne. Pocieszające, że połowa z nich się dopchać nie może do nas. Pięknie. Thank you.
tu chyba po prostu strzelę w drugi szereg, a z takim skutkiem to se mogę. Być może by się opłacało podejść, zacząć bić przez dwa. Tak, i spróbować tego parcha ubić. A, zemścił się, ale już jest mocno krwawiący. No, ale już wydaje się, że będzie im coraz ciężej tu ogarnąć sytuację. A, gdzieś tutaj złośliwie się na tyły pcha. Patrzcie, dziada. Ale żeśmy im tu zrobili Saigon. Część ucieknie, a to nie o to chodzi, grunt, że zdobędziemy to bez strat. Pięknie. Ach, jeszcze żywotne, ale go powaliło. Thank you.
Dobra, nie będę się ganiał z nimi po całym polu. O! Kolejna czapka. Tarcza. O kurde, fajne rzeczy tu wpadły. O tak, to mi się podoba. No, moi drodzy, tu były fajne łupy. Było warto, chociaż teraz trzeba wrócić do domu i trochę się sprzedać, trochę się też podleczyć. Na pewno u ciebie atak, obrona i wytrzymałość. To klasycznie, nie będziemy nic zmieniać. Ale teraz sobie obejrzymy, co nam wpadło. Fajna czapka. 300 z tylko jednym blokadą na widzenie, co teoretycznie pozwoliłoby nawet jemu ją nosić. Nie wiem, czy jest sens. Ta mi się podoba po prostu. Też mniejsze zmęczenie jest trochę gorsza, a daje mniejsze zmęczenie. A 60 obrony to jest całkiem nieźle. No gorzej z dystansową zdecydowanie. Na razie taką bardziej jako zabawkę nałożymy. Gdzie są te? Jak on by się czuł z nią? 76 to tak średniawo, raczej wątpię, żeby tak mocno w głowę obrywał. Znów do odłożenia, trochę szkoda. No chyba, że jemu, bo to jest tylko 300, a to jest jednak 302 i jest lżejsza, więc w sumie nie ma powodu, żeby tego nie podmienić. Ale ty też dostaniesz, żeby było, że wszyscy mają unikatowe bajery. Czy coś jeszcze? Chyba nie. Pytanie, czy chcemy w powrotnej drodze te orki załatwić? No, akurat to będzie sporo takich przedmiotów, bo to są naprawdę już zacne bazy. Co ci dolega? Zmieszany damage. W sumie bardziej byś tak był na zasadzie, żeby być wtedy. Menu, może być trochę być. Dobra, zaryzykuj. Chociaż. Dobra, zaryzykujemy. Ośmiu, spodziewałem się, że będzie 12. A właśnie, jeszcze łuku nie sprawdziłem, kurde. Chyba najlepsza rzecz, jaką zdobyliśmy. Czekamy, już jest jednego mniej. Niestety nie będzie jak przez dwóch bić.
zawsze coś. Pozwolę sobie na taki manewr. Pięknie. Jednak nasza umiejętność uników jest naprawdę zacna. Dobra. Ja przeżył. Dobijesz go. Tak jest. Nic wielkiego, ale zawsze po drodze sobie jeszcze miejscóweczkę ogarnęliśmy. I level wpadł akurat. Bardzo. 9 to już tak zacnie. Nie powiem. To mnie martwi, że tak kiepsko mu wchodzi. Szczerze nie wiem, czy dać mu te 4 dystansówki, czy tutaj podnieść 3. Czy mnie morale nie, 2 też nie. Chyba wezmę te 4 dystansowe i zawsze jakieś tam punkty. Nie wiem, czy warto mu dawać ten cios w głowę dodatkowy. Tak samo z tym nie wiem. Na pewno mu damy to, żeby był mniejszy damage obrywał. A teraz łuk. Łuk mnie interesuje. 36-60. Czy jest mocniejszy od niego? Nie, jest troszkę słabszy. Ale ma 10% strzelności i mniej zmęczenia generuje. Więc ty go dostaniesz, bo na razie jesteś głównym naszym łucznikiem, ty jesteś rezerwowym. To się może zmienić z czasem. Ale tu będzie 90 na następnym levelu, czyli tyle, ile uważam, że już jest wystarczająco dla łucznika. No i też będzie się mniej męczył. Teraz najbardziej bym chciał ten 14-strzałowy kołczan. Wiedźmy. Nie chcę wiedźmy, nic tego dobrego nie ma. A może zaszkodzić. Tak to jest z wiedźmami. Nie wiem, ile zrobiliśmy tych band goblińskich, zapomniałem już. Na pewno 7, ale czy więcej, to głowy nie dam. To wszystko idzie wek. Nie mamy narzędzi, to niedobrze. Na pewno potrzebujemy tego sporo też kupić przed walką z tą bazą. To sprzedam. Tego mi szkoda, to są naprawdę unikatowe przedmioty. Dobra, jeden zostawię.
Miejmy nadzieję, że tu będzie trochę części. Moglibyśmy mieć obronę miasta znowu w sumie. Drogo, ale wezmę za to dobre ceny za żarcie. Za to zresztą też. To jest jednogwiazdkowa obrona. Czy warto? Nie za to płacą. Tysiak, to powinna być jedna banda. Gdzie są te dziady? Gdzie są te dziadygi? Bo żadnych nie widzę. Są 12, to wiecie. To se mogą w 12. No, zobaczmy teraz. No, jeden strzał to nie będę oceniał, że dobrze poszło, bo raz trafiłem, ale... No, ale szczęścia my tym razem. No, to mówię, zależy dużo od właśnie szczęścia. Czekaj, może się skuszą i tu podlecą. Chyba nie. Goblinki coś próbują przeszkadzać. Pięknie. Tu są tylko dwa i to... Możemy się z nimi postrzelać. No to jest, jeżeli to będzie tysiak za taką bandę, to powiem, to była łatwizna.
Okej. Dobra, spróbujmy go tam. Ja. Nie taki dobry ten łuk. Ale już widzę, wilki mają pomału dość. Prędzej kolegów postrzelę. Lecimy, bo już będą wszyscy. No ciekawe, mam nadzieję, że to jest jedna grupa, że nie będzie takiej kolejnej, ale nawet jak będzie, to damy sobie radę. To było wszystko. To był szybki pieniądz. Nikt się nie zgłasza po księgę. Mam nadzieję, że po tym jak ją przeczytaliśmy, to jeszcze ktoś do nas przyjdzie, żeby ją odkupić. Trochę mnie martwi, że mam tylko 90 tych główienek. Podejdę tu. Ale już 16 kołamy. A niedawno prawie nic nie mieliśmy. Ciekawego. Kupię na zaś. Kiedyś tam się sprzeda. I co tu za zlecenie jest? A nie, wiedźmy trzygwiazdkowe. O nie. To na pewno nie chcemy. Dobra, moi drodzy, myślę, że to w następnym odcinku. To jest podobne jak ostatnio. Myślę, że te wszystkie są już podobne. To jest ten najwyższy poziom, czyli będzie 30. Tylko zdradzę, że tu jest 43. To jest największe miasto. Mam nadzieję, że damy radę, ale mówię, jeszcze trochę się pobawimy i na pewno musimy mieć więcej tych wszystkich
bajerów, tym bardziej, że za zrobienie tego dostaniemy też taki unikatowy naszyjnik dla jednej osoby, która nie będzie już jakby blokowana przez zaklęcie goblińskie, co jest bardzo przydatne w tym oblężeniu. No dobra, tak więc pozdrawiam i do zobaczenia.